Siema wszystkim, z tej strony Feder Fanatic. Wczoraj przyjechaliśmy na nockę, jednak ja, przyjeżdżając zbyt późno, nie nagrywałem już żadnych ujęć, bo jak wiecie, kamerka GoPro podczas zmroku i szarówy, no niezbyt wygląda dobrze, jeżeli chodzi o jakość, więc zaczynam od dzisiaj, od rana. W sumie niewiele straciliście, bo nie było dużo ryb wieczorem ani w nocy, dopiero nad ranem zaczęły się brania i może teraz przedstawię wam, kto dzisiaj ze mną przyjechał na ryby. Jest z nami Chris Cross, tak jak tydzień temu. Siema Krzysiu. Siema. Jest elegancko. Jest też z nami Irek. Siema, siema. Kolega Krzyśka. Idziemy dalej, zobaczymy. Czekaj. Rysiu, tak jak tydzień temu. Siema. Braciszek Krzyśka i Grzesiu, który jeszcze śpi. A na końcu Mati. Siema ziomek. Jak tam? W porządku. Ty miałeś najlepsze wyniki w nocy i wieczorkiem, nie? W nocy leszki takie przydziały 35-40 cm. Mówię, do trzeciej posiedziałem, na dwie godzinki się położyłem, bo już trochę oczy zjeżdżały. No największe 48. O, łe, ty się nie chwaliłeś. No. To już taki kurczę. No wszyscy spali już, nie? No to fajnie. Szybko zmierzony i do wody, tak. A jaka przynęta? Biały robak, trzy białe. Na haczyk, dziesiątka. No i pięknie, super. Dobra. No i mówię, posiedzimy jeszcze, myślę, do 10, 11. O, jeszcze tu kolega Kamyk. Siema. Siema. Wiadomo. Jeszcze tutaj taki podkręcony, no nie powiem, bo nie powiedziałem o właśnie swoich dwóch rybkach, bo były takie już warte uwagi. Jednego złowiłem takiego plus 50, a drugiego 60. Brania są na robaki, standardowo zresztą. Jak wiecie, innej przynęty rzadko używam. Tu jest trochę nas, bo jest jednak na odrze duży uciąg. Musieliśmy się tu skondensować i niestety czasem zdarzy się właśnie taka sytuacja, czyli splątka, ale jak nie wykonujecie gwałtownych ruchów, wszystko ładnie się odplątuje. Tego większego leszczyka od razu puściłem, żeby nie było, a tego mniejszego wrzuciłem do siarki, także pod koniec wam pokażę. Oczywiście fotka z niego jest, więc kleję do filmu. Ale nie ma uciągu już. Wczoraj był większy. Nie? Wczoraj po szczytówkę mi tak szpanowało. To lewo, prawo tutaj. No, ta woda tak dziwnie krążyła. No właśnie, to już ta pora jest, że to może. Teraz Mati sobie złapał jednego. Ładnego. Jeszcze wszyscy się pytają, jaki, a taki nieduży. Skromniaczku ty. Uważaj na tą moczarkę, wiesz? No ja tak samo, nie? No i bardzo dobrze. To Maty jest 2-1. Nie no. A też ciągnę. Daj. 2-1. Poka go. Łe. No, elegancko. Pokaż go. Elegancko. Tutaj jeszcze kolega następnego. Już nie musisz więcej widzieć. Następnego ma Kamyk. Co, druga? Serio? Na drugiej? Ale cyrk. Znowu będzie fajny materiał. Ale mu jechał. Kurwa, to trzeba do domu się zwijać zaraz. Dawaj się podbierać. Jest. Tutaj też takie 40, może 50. Bardzo ładnie. Fajne. Super.
Rysiu przyciął. Coś. Tu śrybkę. Jest coś fajnego? No, tak z samego rana warto było przekimać się, żeby teraz rzeźkim być, nie? No ale, no, i to jeden rocznik wszedł, ławiczka tutaj chyba się zatrzymała u nas. Podać ci? Czekaj. A to moje. Ale zmieniłem, zmieniłem przypom na cieńszy i haczyk na mniejszy. Aha. No, nie patrz tu, kurwa, bo coś się tam dzieje na tej... Nie? Nie? Pan nas na wodę. O. Kurde. Akurat tak zaszło słońce, ale jest fajna rybka. Widać. Woda z domu w dole. No, gitar. Dziękuję. Płyń, kolego. Wszyscy mają rybę. Mam i ja. Ale potwór. Ja cię kręć. Serial. No, tu ty, ja bym sam puścił. Chyba sobie zrobię taki zestaw. Bo co, druga tak się będzie taplać? Dokładnie. A jest wędka rozłożona, niech łowi. Patrzcie, chodzi drapieżnik bardzo mocno i wymyśliłem sobie taki zestaw, bo Rysiu złapał fajną uklejkę, więc poprosiłem, żeby zostawił i paternoster taki złączył. Są to headerlinki, które składał, kto to składał? Kamil Sochacki składał Maćkowi kiedyś przed zawodami. Postanowiłem go wykorzystać razem z oliwką na krętliku i bardzo prosty zestaw. Zobaczcie, zwykłe stopy, skrętka, przypon i sobie wymyśliłem takiego jeszcze fikuśnego haka. Mówię, może na sandacze będzie się dobrze zacinał. Zobaczcie, jaki on jest pod kątem. Także zaraz puszczę, zobaczcie co tu się dzieje. Woda się gotuje, teraz puszczam na żywce z gruntu. A, ciągał. Teraz Iruś to trochę... Jest, dobra, pod ręce. Targnął, kurwa, pod ręce, czekaj. A, się dzisiaj dzieje na rybkach, no zobaczcie. Udało nam się. Jakby tak policzyć wszystko co złapałeś, to co? Wygrałbyś dzisiaj pewnie. Wcisłeś czołówce. A co to jest? Nie jest krąb? Jakiś taki krąpowiaty, ty. Okrąglaczek, ty. Taki okrąglaczek typowy krąpik. Fajny, gruby. Brawo ty. Takaiba. Takaiba. Jest rybka, słuchajcie. Takaiba. No dobra, Trzy.
właśnie stańcie sobie wyrabiać. Możemy ci przypuszczać. Weź się, że mu odjeżdża. Ja mu nie popuszczę. Znaczy popuszczę właśnie. No, jest dobrze? Dzięki. Zobaczcie teraz, ja się tu pocę, a tu Irek taką 60 na oko, lekko, po cichu. Trzymaj, Irek. I to jest iba. I to jest iba, no. Piękny. Typowy Rex Hunt, zobacz. Dolna warga. No. Weź ją zaprezentuj. Z łaski swojej. No. O, boom. Piękny. Czekaj, bo. Szkoda, że mój się zerwał. Mój też był podobnej wielkości, może nawet większy. Jest? Jest? No kurde, ty ściągasz. Mówię, zblokujesz mnie i tak się stało. Zblokowałeś mnie. To ja 3 czy 4 brania konkretne. Ale jakie? No. Rysiu, podebrać ci? Na razie płynie grzecznie, dobrze. Oj. Nie, taki. A proszę. Licz. Na dzisiejsze warunki to po prostu przeciętne. Teraz już tak można powiedzieć. No. Ja myślę, że jeszcze wczoraj nie dało się tak mówić. Nie, ale zobacz. Woda jest czysta, bo masz rak sztywny. No. Właśnie ja też na to zwracam. Jak, rak jest sztywny? Tak. Zanęta na dzisiejsze łowienie kosztowała cię, nie wiem, 10 zł takiego, kurwa, z dodatkami. A z dodatkami, popatrz jak połowiłem. Wcale nie trzeba z parcelami nad wodę iść. Zobaczcie, taki. Okej. Okay. No to taki, nie? Ten akurat o 4 rano wziął. Nie, ja po nóżkach widzę. Ja ustawiłem się, że nóżki miałem tu. No. Wodę tu, przy nóżkach. Ja wiem. To zobacz. Wow. Kurde ty, nie zaczął się. Ale dobre to było, co? Nie zaciął się. Ło, ale branie. Co jest? Branie? Ale wiecie co, dajcie spokój, aż mi ciśnienie 120 skoczyło na 850. Kurde. To duża? Albo pompowania są takie dziwne. Duży leż? Tak, odtrój. Ale to zobaczcie, przestał chodzić ten drapieżnik, nie? I ruszyły się znowu. Ty, tam teraz, ty z drugiej strony. Co wy? Ej, ja nie mam jak nagrywać, ja nie będę latał. Zobacz, masz ostatnią rybę dzisiejszego dnia. Panie dobra, czekajcie, dobra, idę, nagram. No. Jest tutaj Krzysiu z takim leszczem. Leszczykiem. Leszczykiem. Nie gadaj taki. Już jest taki. Jak na tą porę dnia. Jak na tą porę dnia, bardzo dobry. 40, może 35, 6. I kamyk też z takim leszczykiem pięknym. Jak? Zadowolony? Elegancko. No to super. I do wody. Języczkiem. O, szedł. Super. Tylko czyste wędkarstwo. Gitarka. Woda zaczęła kręcić w jedną, w drugą stronę. Coś się ruszyło. I był duży uciąg. Ciężko było postawić zestaw, teraz trochę zwolniła. 40 z kolcami pomogła nam ustawić koszyk w miejscu. Efektem czego zaczęły brać takie
leszczyki. Także trochę mniejsze rozmiary, ale czekamy, aż się nurt uspokoi, może najdą z powrotem te większe. Zobaczcie, nie wiem, czy to widać, chyba nie widać. Zrobiłem sobie tutaj symulację taką, wykorzystując moment, że jest duży uciąg. Wrzuciłem koszyk do wody, napełniony zanętą. No i mówię, jak jest taki lekki uciąg, to zobaczę, jak to się wymywa, jak to w praktyce wygląda teoretycznie na dnie. No jak widzicie, zanęta przy takim uciągu, tak na oko, 40-50 gram z kolcami, wymywa się dość powoli. Na początku te skrajne miejsca w koszyku od razu puściły taką lekką smugę, która się zgasiła od razu. Widać TTX jak napęczniał, zrobił się taki biały. Ogólnie mi się wydaje, że zanęta jest dobrze zrobiona, dobrze dowilżona. Spełnia swoje zadanie w 100% i mogę być zadowolony. Jest elegancko i myślę, że też dzięki temu weszły te większe leszcze. No i dzięki dodatkowemu nęceniu kulami przez chłopaków wczoraj wieczorem, dzisiaj lekkie donęcenie też i dało to efekty. I właśnie zaczęliśmy sobie robić pyszne śniadanko, a tu u Bartka na żywca, na małą oklejkę, piękny atak, odjazd, tylko w sumie jeszcze nie wiemy, co to za ryba. Ale jak to było, nie? Ale się wywalił, ty Bartek twoją żyłkę ciągnie. Chłopaki naszykowani. To jest naska, to jest na przypon, no bo nie miałem drugiej, nie? Dobra, dobra, czy mówisz? No poważnie. To będzie hard. No dlatego mu puszczam. Jeszcze ten nurt? To może być, może być, bo tak walczy mocno. I to, powiem wam panowie, będzie ryba dnia. Będzie. Wchodzi do wody? Nie, no dobra, spokojnie. Najpierw go złapmy. Fajnie, ale ja nagrywam tu nurt. Ale... O, ale... Ten olej ładny. Ładny. Jeszcze takiego chyba nie miałem. Rzucę nam klejkę, no, to jest tak, to są największe ryby zawsze wtedy, nie? To jest boleń? No, boleń, boleń. Sam to po prostu od razu wierzę, strzała. Boleń. Dawaj go, dawaj. Nie na siłę, nie na siłę, panowie. Ale nie chcę go podciągać, bo mu luz da. Nie na siłę. Powoli, powoli. Jest! Brawo! Ty chłopiec, serio? Jak ty to zrobiłeś? Nie wyniesz? Nie wszedł. Jak? No wyszedł. Wyskoczył. Wyskoczył. Wow! Nie rób tak. Weź mojego, weź moją chłopę, jest większa. Nie, no ty, niesamowite. Jest. No go podbierasz, widziałeś? Ale patrzcie, jak się klasycznie zaczepił, patrz. Ale kołnisko. Dobra, bierz, bo ja też chcę zdjęcie. Dobre. No cóż, moi drodzy. Zbijamy się już z tej miejscówki. Było bardzo miło tutaj wędkować. Może nocka z pozoru nie zapowiadała się dobrze, jednak
późna nocka i wczesny poranek pokazały, że... O, branie. Pokazały, że można na Odrze w obecnej chwili połowić grube łopaty. W tamtym tygodniu też chłopaki z Feder Klubu Wrocław pokazali, że jest to całkiem łatwe nawet do osiągnięcia przy obecnych warunkach pogodowych i dużym uciągu. Widać, że ryba żeruje. Teraz już, jak zrobiło się tak bardzo ciepło, biorą tylko niestety takie mniejsze ryby. Zobaczcie, takie krąpie leszczyki, więc... No i wiadomo, temperatura robi swoje, jak to we Wrocławiu. Więc powoli się zwijamy, zadowoleni. No i co? Myślę, że film się podobał. Łowiłem na czystą spożywkę, gdzie przy nam to były zazwyczaj białe robaki lub pinka. Zasypałem wieczorem, rano odłowiłem. Jestem zadowolony. Było to jedno z moich fajniejszych, bardziej ekscytujących wędkowań w tym roku. Nie tylko ze względów wędkarskich, ale też nowych, poznanych osób. Fajnej atmosfery koleżeńskiej, spędzonej w naprawdę zacnym gronie. I mam nadzieję, że jeszcze w takich większych ekipach będziemy mogli się ustawić. Będzie nam dane się spotkać gdzieś nad Odrą, bo to zawsze motywuje, bo to zawsze powoduje wymianę doświadczeń i obopólną jakby... Co to? I ukleja. I jakby podnosi nas zawsze poziom wędkarski, bo ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy, ktoś wie lepiej, ktoś wie gorzej i zawsze warto wysłuchać, warto przemyśleć, przeanalizować i pomagać sobie nawzajem. Nie podkładać kłód pod nogi, niepotrzebnie nie hejtować, moim zdaniem to nie tędy droga i tylko czyste wędkarstwo. Trzymajcie się, z pozdrowieniami Feder Fanatics.